Cześć! Jeśli ktoś mnie zna, to wiem, że oglądam całkiem sporo seriali i dzisiaj to właśnie o nich pogadam. No w końcu nie bez powodu mam znakę lidera wśród fanów na Facebooku Netflixa. Co oglądam? Które są moimi ulubionymi? Jak oglądam? Kiedy oglądam? Odpowiedzi na te i inne pytania właśnie w tym wideo. Nie przedłużając, pierwsza kwestia, czyli moje pierwsze seriale. Jak to się w ogóle zaczęło? Za takie pierwsze namiastki seriali można uznać chyba wieczorynki. Najbardziej w pamięci utkwiły mi Muminki i nie bałem się Buki i Gumisie, które leciały chyba w niedzielę. W soboty był jeszcze Kaczor Donald i Myszko Miki, no ale nie o tym. Z tych najmłodszych lat pamiętam jeszcze takie seriale wakacyjne, które leciały właśnie co roku w lato, takie jak Maszyna Zmian, Tajemnica Sagali, Gwiezdny Pirat, Trzy Szalone Zera, albo Słoneczna Włócznia, które bardzo miło wspominam i które chyba do tej pory znam na pamięć. No a poza tym, no to oglądałem po prostu to, co leciało w telewizji i z tych, których naprawdę widziałem, a resztę co na niby. Tych, których faktycznie widziałem dużo odcinków. Najbardziej kojarzę Lokatorów, Miodowe Lata, Tancerzy albo pierwsze sezony Rancha. Z tego okresu wspomnę jeszcze o jednym serialu, który do tej pory bardzo lubię, czyli Kyle XY. Niestety twórcy po trzecim sezonie porzucili serial, a ja nadal nie dostałem odpowiedzi. Kyle trafił do mnie po prostu w odpowiednim momencie, bo to ja byłem grupą docelową. No ale mimo tych urwanych wątków bardzo go lubię, a wspominam o nim dlatego, że prawdopodobnie dużo osób o nim nie słyszało, więc polecam. Później nastał taki okres, gdy seriale zagraniczne były coraz częściej emitowane, no ogólnie były bardziej dostępne. Mam na myśli takie tytuły jak na przykład Lost, Dr. House, Skazany na śmierć. Jednak ja ich nie widziałem, bo w tym czasie byłem bardziej zainteresowany filmami. I między innymi przez to teraz mam tak jakby zaległości w, no, bądź co bądź klasykach. Powrót do seriali nastąpił po maturze, kiedy to w wakacje obejrzałem Grę o Tron. Wtedy to były chyba 3 albo 4 sezony. No i z czasem oglądałem coraz mniej filmów, a coraz więcej seriali. No wiecie, studia. Szczególnie przez ostatnie 2-3 lata seriale prawie całkowicie wyparły filmy. Tylko, że seriale zajmują bardzo dużo czasu, więc kiedy i jak oglądam? Powiem tylko tyle. Wszystkie moje hobby są czasochłonne. No, rysowanie, genealogia, czytanie. Plus seriali jest taki, że większość z nich nie wymaga 100% uwagi, a ja tą uwagę mam dość podzielną. Często oglądam właśnie tak jakby przy okazji, właśnie między innymi rysując albo robiąc jakieś mniej wymagające rzeczy. Na połówce ekranu albo gdzieś w rogu włączam sobie serial, a na drugiej mam włączone na przykład zdjęcie referencyjne, z którego rysuję, no i tyle. Dobrym sposobem na to, żeby oglądać dużo, też jest bycie w miarę na bieżąco i maratony, binge-watching. Dużo łatwiej obejrzeć coś, co ma 1-2 sezony, niż coś, co ma sezonów 5. Dlatego w mojej kolekcji jest dość dużo seriali, ale są to seriale w większości krótkie. Dzięki temu, kiedy wychodzi kolejny sezon, to mam do obejrzenia powiedzmy 8 odcinków, czyli no, przy dobrych wiatrach powiedzmy 1-2 wieczory. Chyba najbardziej popularną aplikacją do śledzenia premier i obejrzanych odcinków jest TV Time, z którego korzystam. I jeśli jesteście ciekawi, co oglądam na bieżąco, to zapraszam, możecie mnie zaobserwować, link w opisie. No to jak już o tym wspomniałem, to co właściwie oglądam? Nie chcę tutaj sprowadzać niczego do danego gatunku, dlatego będę mówił tytułami i mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli wyczuć mniej więcej, w jakich klimatach siedzę. Zacznę może od moich ulubionych. Ulubionych, czyli takich, do których chętnie bym wrócił, obejrzał jeszcze raz, no bo jednak
większość seriali jest do obejrzenia tylko na raz. I tutaj na pierwszym miejscu jest oczywiście Dark. Ale o Dark mógłbym mówić dużo i długo, dlatego o Dark będzie osobny materiał. A inne ulubione to na przykład Gra o Tron, Carnival Row, Wodogrzmoty Małe, Abstract, Everything Sucks, sitcomy, Przyjaciele, Teorie Wielkiego Podrywu, albo no ostatnie Wiedźmin i Lock and Key. Jest też trochę tytułów, które obejrzałem, dobrze oceniłem, ale no jednak nie dostały ode mnie tego serduszka, ale które również mogę polecić i są to między innymi Wikingowie, BoJack Horseman, Mroczne Materie, Andon, Atypowy, Czarnobyl, Stranger Things, Miłość, Śmierć i Roboty, The Away, You albo Rozczarowani. Nie chcę mówić tutaj o serialach, które mi się nie podobają, ale wspomnę o kilku takich, powiedzmy, niepopularnych opiniach, czyli no, większości się podobała, ale mi coś nie zagrało. I w tej kategorii są między innymi 13 powodów. No, okej, ostatni sezon nie podobał się nikomu, ale mi już od pierwszego coś nie grało. Big Mouth, no, dla mnie zbyt wulgarny i niesmaczny, no, sorry. Modyfikowany Węgiel. Nawet mimo świetnej realizacji, według mnie jest wyprany z emocji i no nie. Jak poznałem waszą matkę? Na początku było ok, było fajnie, ale z kolejnymi sezonami dane wątki były tyle razy odgrzewane, że to już się trochę przejadło. No i ten finał. I teraz wielu osobom pewnie się narażę, ale Dom z papieru. Nawet mimo, że to się świetnie ogląda, to jest tak naciągane, tak nielogiczne, no, że to aż boli. Owszem, niektóre tytuły ogląda się jako guilty pleasure i ja, mimo tego, że nawet coś mi się nie podoba, to staram się wszystko oglądać do końca, śledzę kolejne sezony. I póki co odpadłem chyba tylko na Supernatural po jakimś piątym wskrzeszeniu braci Winchesterów. Dobra, myślę, że to chyba wszystko. Może jedynie dodam, jeśli ktoś uważa, że na tych serialach marnuje czas, niech każdy spędza swój czas tak, jak lubi. A, no i może jeszcze dzięki serialom rozumiem dwa razy więcej memów w internecie. Piszcie w komentarzach, co jeszcze powinienem obejrzeć, bo wiem, że jest jeszcze dużo dobrych produkcji, których nie widziałem. Takich jak na przykład Sherlock, Mr. Robot, Westworld, no dużo jeszcze przede mną. Tymczasem zapraszam do zostawienia kciuka w górę dla zasięgu, zostawienia właśnie komentarza. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!